26, witam ze studia telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest Bogusław Jest, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Czyste Środowisko, wójt Gminy Ostróda. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, ostatni dzień miesiąca spotkanie zgromadzenia związku gmin, no i niezbyt dobre wiadomości dla mieszkańców. No, tak jak niektóre media podają, że drakoński wzrost cen. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Tak, oczywiście nie jest to sympatyczna rzecz wtedy, kiedy odpowiedzialni ludzie za gospodarkę odpadami muszą podejmować takie decyzje. No tak się stało, że akurat zauważyłem w przestrzeni publicznej, że odium tych podwyżek spadło na przewodniczącego zarządu, spadło na moją osobę, no i chciałbym tutaj Państwu złożyć trochę wyjaśnień dotyczących całej tej sytuacji, jak i również tych części składowych składki. Po pierwsze, związek w 2013 roku podjął się właśnie tej gospodarki odpadami, bo chciałbym przypomnieć, że w 2013 roku ustawa zobligowała gminy prawda, do prowadzenia gospodarki odpadami, mówiąc inaczej, narzuciła podatek śmieciowy, tak to nazywamy. I od 2013 roku związek gmin realizuje to. Ten związek powołany kilkanaście kilkanaście lat temu praktycznie po to żeby zneutralizować ilość czy strumień odpadów po to żeby wybudować zakład złog w Rudnie. takie były założenia no niestety dziś musimy zajmować się tą gospodarką odpadami struktura związku bo to warto powiedzieć jaka jest odpowiedzialność przewodniczącego zarządu jaka jest odpowiedzialność wszystkich mogę powiedzieć przedstawicieli bo struktura związku wygląda następująco na czele związku stoi siedmioosobowy zarząd E, ten zarząd tworzą Wójtowie Burmistrzowie Gmin e, wybrani przez zgromadzenie. Całe Zgromadzenie liczy 42 członków, najwięcej członków zgromadzenia ma Miasto Ostruda bo jest największym przedstawicielem związku, tych członków jest czterech cztere przedstawicieli. E, moja rola przewodniczącego zarządu, i tu chciałbym podkreślić, to jest taka e, umowa w tym momencie, kiedy powstawał ten związek, że przewodniczącym zarządu Związku jest wójt gminy na terenie, którego znajduje się złokrudno. I w ten sposób ja stałem się po moim poprzedniku... Wskazany. Zostałem wskazany. Także to nie jest e, prawda, funkcja, przede wszystkim jest to funkcja społeczna. Nie pobieram żadnych środków, co niestety jest też powielane w środkach masowego przekazu, jakobym pobierał jakiekolwiek wynagrodzenie. Absolutnie nie pobieram żadnego wynagrodzenia. E, to jest świadome czy nieświadome? To jest świadome działanie. To jest świadome działanie, to jest świadome działanie po to, żeby zdyskredytować mnie, moją osobę, wójta gminy Ostróda, jaki i mogę powiedzieć cały, cały zarząd, szczególnie czy cały związek, szczególnie w sytuacjach, kiedy niestety musimy podejmować trudne decyzje. Proszę Państwa, e, ta trudna decyzja, ta podwyżka, która, która będzie obowiązywała od 1 czerwca, oczywiście są składowe tej, tej, tej podwyżki, na które my bezpośrednio wpływu nie mamy jako e, zarząd związku czy nawet jako zgromadzenie. Wynika to z czystej ekonomii. Przede wszystkim założenie ustawowe całej tej, tej, tej gospodarki odpadami jest takie, że to musi się bilansować. To jest podstawowe założenie. Tu żadna gmina nie dopłaca do tego swoich środków. Czyli tyle, ile zbierzemy od mieszkańców, tyle po prostu za te pieniądze pokrywamy wszystkie koszty po prostu neutralizacji czy, czy, czy całej gospodarki odpadami. Rozumiem, że dzisiaj się nie bilansuje. Dzisiaj do tej pory nie ma mowy, żeby się to bilansowało. Jakie są składniki? W tej zaproponowanej stawce 22 zł, 13,5 zł to są koszty samej utylizacji, to są koszty funkcjonowania zakładu w Rudnie. Taki jest Taki jest koszt. I to. Spowodowało, właśnie w tym roku spowodowało, że nastąpiła podwyżka, jak my to mówimy przysłowiowo, przysłowiowo na bramie. Z czym związana jest ta podwyżka? Choćby z tym, że w tym roku wzrosła znów tak zwana opłata marszałkowska. Mógłbym Państwu tłumaczyć, na czym to wszystko polega, ale skupię się tylko na liczbach, e, prawda, tych, tych, które mają bezpośrednio wpływ na stawkę. Czyli w stawce 22 zł, 13,50 to są koszty po prostu e, gospodarki odpadami w zakładzie w Rudnie. 7,50 to są koszty operatorów, bo trzeba te odpady zebrać i przywieźć do rudna. I to jest w tej stawce jednostkowej 7,5 zł. To jest właśnie koszt operatorów. Złotówka to jest kwota, która jest niezbędna, żeby utrzymać biuro rozwiązków i po prostu tym wszystkim odpowiednio zarządzać. To jest rzecz bardzo ważna. W tym momencie mamy stawkę 22 zł. I teraz, proszę Państwa, tak jak wiemy dokładnie, że w tej chwili, żeby zakład w Rudnie się mógł zbilansować i mógł się bilansować, to ta podwyżka na przysłowiowej bramie jest potrzebna rzędu 70%, to w przypadku operatorów jesteśmy przed przetargami. Na dwóch sektorach były już przetargi, były negocjacje i mogę Państwu powiedzieć, że w przypadku Ostrudy w tej chwili zmienił się operator i koszt odbioru odpadów w tej chwili w Ostrudzie przez te pół roku jest... Pięćdziesiąt parę procent większy niż był wcześniej i to wynika z negocjacji. To wynika z negocjacji. Proszę Państwa, teraz... No, zakład y, Unieszkodliwiania, y, który jest y, jak gdyby właścicielem, którego jest związek, y, miał też przecież własny transport. Czy tam nie można było pomyśleć o obniżeniu kosztów? Czy to było niemożliwe, że wszedł inny operator to w jest, ogóle? Y, opera, znaczy, Rudno nie było zainteresowane dalszym, y, mogę powiedzieć, prowadzeniem y, czy byciem operatorem na terenie miasta. Dlaczego? Dlatego, Chce dlatego, wychodzić z tej usługi. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo y, to, to, już to już jest... Sorry jest lepszym w to tym To znaczy? outsourcing. No po prostu są wyspecjalizowane, czy powstały wyspecjalizowane firmy, z którym trudno jest konkurować. Jeśli mamy na rynku, nie będę podawał na firmy, które e, praktycznie, nie chcę żeby że zdominowały rynek tutaj polski, ale, ale to są również, mogę powiedzieć, firmy, firmy zagraniczne, które funkcjonują u nas na rynku i trudno z nimi rywalizować, choćby z firmą, która ma e, kilkaset e, prawda, śmieciarek, a, a Rudno ma, ma kilka. No koszty są po prostu... No tak, jest, te specjalizacja. Się, jest no, specjalizacja. Nie, da, nie da się ukryć, że no jest za Uważalne ta zmiana, bo rzeczywiście widać te firmy, że dużo wcześniej jeżdżą, jeżdżą kilkoma wozami, proszę, że sprawnie rzeczywiście to oczyszczanie następuje. Po to, tej jest, to jest po prostu to jest działalność ściśle wyspecjalizowana. No, no mamy, mamy rynek i bardzo dobrze, że taki rynek funkcjonuje i odbicie na tego rynku mamy u nas, u nas tutaj w związku, w związku gmin. Ale Panie Wójcie, wracając do tematu, no, mówimy o tych kosztach 22, 44 za niesegregowane. Jak? W ogóle tym bardziej, że jeszcze mamy do czynienia, że ci, którzy zostaną, że tak powiem, złapani albo że nie dopilnują tutaj powiedzmy właściwego sortowania czy segregacji tych odpadów, no będą musieli ponosić te koszty tej stawki wyższej. Jak to w ogóle upilnować? Tutaj, Panie Redaktorze, pojawia się pewne przekłamanie, które niestety jest powielane, również powielane jest przez członków związku i członków zarządu, i tutaj niestety takim przykładem powielania nieprawdziwych, a wręcz kłamliwych informacji, to jest pan burmistrz Ostrudy, pan Zbigniew Michalak. No, trudno, żebym nie zapoznał się z oświadczeniem. 24 godziny przed głosowaniem pan burmistrz składa oświadczenie pomienne, gdzie wskazuje stawkę, że on jest za stawką 18 złotych, a Fias jest za stawką 66 złotych. Proszę państwa i panie redaktorze, ta ustawa zakłada tylko jedną stawkę. Zakłada stawkę za segregowanie. Nie ma drugiej stawki. W ustawie pisze się o tak zwanej stawce podwyższonej, która jest, powiem szczerze, karą za to, że ktoś nie segreguje, ale nie można zadeklarować niesegregowania. Czyli, proszę Państwa, jest jedna stawka, która dotyczy segregowania i taką stawkę ustaliło ustalił, ustalił zgromadzenie, a wielokrotność, akurat w naszym przypadku, taka była decyzja, decyzja zgromadzenia, wielokrotność, czyli podwójna, Kwota, czyli 2 razy 22, to jest ewentualna kara. I tu chciałbym powiedzieć o karze. Dlaczego? Dlatego, że ta kara związana jest z wydaniem decyzji administracyjnej. To nie jest wymysł związku, tylko wy to jest wymysł po prostu ustawodawcy. I my po prostu musimy to wprowadzić. I dlatego dla mnie jest to bardzo przykre i smutne, że osoba, która, czy osoby, osoba, która jest w zarządzie, no po prostu nie ma elementarnej wiedzy na ten temat. Dalej jeszcze wprowadza opinię publiczną w błąd, kłamiąc, że to wójt, czy Bogusław Fijas zaproponował stawkę 66 zł. Jest to nieprawdą. Ma przed sobą protokół z posiedzenia zarządu, i z tego protokołu e, wynika, że w żadnym momencie ja prowadząc zarząd nawet nie miałem takiej możliwości, żebym zaproponował stawki. Po prostu robiłem sondaż, pytałem się kto z wójtów burmistrzów jest za jaką stawkę. Była ożywiona kilkugodzinna dyskusja i z tej dyskusji został zrobiony protokół. Tu w żadnym punkcie nie ma zaznaczone, że wójt podał stawkę 66 zł, którą straszy pan burmistrz. I jeszcze raz przypominam, to nie jest żadna stawka bo stawka jest tylko jedna, a wielokrotność stawki jest po prostu karą, gdzie będzie można się od tej kary odwoływać. I tu się robi no, problem. stworzenie teraz warunków. Bo ja sobie stawiam pytanie, no, jak mamy segregować właściwie te, te odpady, czy tam no, kolokwialnie mówiąc śmieci. Jeżeli nawet no, trudno jest ustawić taką ilość powiedzmy tych pojemników. Te miejsca są często nieprzystosowane. No, mamy tutaj Panie też no, dobrym przykładem spółdzielnię mieszkaniową. Dobrze, na przykład. Panie redaktorze, bo mówię, możemy ten temat tutaj ciągnąć, rozwijać, mieszkończoność. ciągnąć w nieskończoność. Trzeba po prostu odpowiedzieć na pytanie. Najlepszym przykładem, jak sobie radzić, to jest w tej chwili Iława, mhm. która e, w tej chwili spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty w Iławie budują po prostu takie altany odpadowe, gdzie zabezpieczają te altany od, mogę powiedzieć, osób z zewnątrz, czyli każdy z mieszkańców e, wspólnoty, obojętnie, czy to będzie spół, spółdzielnia, czy jakaś mniejsza wspólnota, każdy z mieszkańców będzie miał możliwość segregacji. I to jest właśnie rola w spółdzielni i mogę powiedzieć, jest to również rola burmistrza, bo nie zawsze spółdzielnie, wspólnoty na przykład będą dysponowały terenem do tego, no żeby ustawić. Jaki jest problem, żeby w to właśnie zaangażował się pan burmistrz? Bo to nie jest rola związku, tylko to jest właśnie rola nas, prawda, włodarzy, jeśli ja również będę takie działania podejmował w tych wspólnotach. Tam, gdzie są te wspólnoty, są te wspólnoty, prawda, gdzieś budynki wielorodzinne na terenie gminy, oczywiście znacznie mniej niż na terenie, na terenie miasta. Ten problem jest znacznie mniejszy, ale takie działania powinny być podejmowane. I tu jest właśnie pokazanie, jak podchodzimy i jak jesteśmy zaangażowani i w jaki sposób możemy mieszkańcom w tym pomóc, co jest naszym obowiązkiem, a nie straszenie mieszkańców, że macie płacić karę, bo nie ma innej możliwości. Szanowni Państwo, jest możliwość. I przykładem jest Iława. W tej chwili Iława podjęła y, konkretne działania. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze zrobić z tego materiału i pokazać mieszkańcom Ostródy, jak to się robi w Iławie. Można pomóc mieszkańcom i każdemu dać możliwość segregacji odpadów, bo jeszcze raz podkreślam, narzuca to ustawodawca. Ja tutaj widzę ewidentnie, że macie państwo jakiś taki konflikt, bo od dłuższego y, czasu obserwujemy no, tutaj te y, przepychanki nazwijmy to między wójtem a, a burmistrzem. No, wcześniejsza dosyć przecież y, długotrwająca i uciążliwa akcja, chociażby na przykład za transportem zbiorowym, jeżeli chodzi o komunikację. No nie chciałbym już wracać do tego transportu, ale transport i ten, ten konflikt, prawda, wywołany przez Pana Burmistrza, no ewidentnie pokazał, że tylko współpraca w samorządach gwarantuje normalne funkcjonowanie mieszkańcom, bo ich to nie interesuje, prawda, kto za co odpowiada. Oni chcą dojechać do pracy, chcą dojechać tutaj do miasta. Proszę Państwa, ja kilka dni temu musiałem wydać komunikat i mówiąc szczerze, podjąć tu konkretne kroki prawne w obronie samorządu Gminy Ostróda, w obronie również własnej... własnej. Właśnie, się ostatnio, też w prasie i w przestrzeni internetowej pada oświadczenie, że pan tak, jest szkalowany. Tak, jestem szkalowany. Dalej, smutne jest to i to jest pierwszy raz w historii samorządu, nie wiem, czy gdzieś jeszcze funkcjonują w ten sposób samorządy, że na, na swoim profilu, e, prawda, facebookowym burmistrz powiela kłamliwe, nieprawdziwe informacje jednego z portali. To jest po prostu, no ja nazywam to po prostu żenadą. To jest zwykła żenada i niestety musiałem również podjąć kroki prawne w stosunku do pana burmistrza. E, w przypadku powielania nieprawdziwych, nieprawdziwych informacji. Yy, niestety te oświadczenie, które złożył, w którym niestety skłamał, podając, znaczy niestety, to Pan Burmistrz bierze za to odpowiedzialność, ja tylko powtarzam opinii publicznej, że to jest po prostu kłamstwo, że FIAS zaproponował stawkę 66 zł i w ten sposób chce karać mieszkańców, mieszkańców miasta. Absolutnie tak nie jest. Podwyżka dotyczy wszystkich mieszkańców w całym, w całym związku i naszą odpowiedzialnością za tą to jest nasza odpowiedzialność. Dlatego zostaliśmy wybrani. Musimy, powiem szczerze, wytłumaczyć mieszkańcom skąd ta podwyżka się bierze, jakie są koszty i dlaczego to działa to w ten sposób, a nie inaczej. A nie uprawiać populizm samorządowy, co w tej chwili się niestety w ostrudzie dzieje. E, powiem dalej, zażądam oczywiście przeprosin, e, no i wystąpię o obronę prawną, bo nie mam innego po prostu wyjścia. I to nie jest ze strony mojej strony atak, to jest po prostu zwykła obrona. Po 30 latach funkcjonowania w samorządzie nie myślałem, że doczekam takich czasów i, i dojdzie do takich tutaj przepychanek. No ale jednak demokracja, pomimo jak niektórzy mówią, jest niedoskonała, jednak działa. No tutaj demokratycznie Związek podjął jednak trudną decyzję, bo należy ją nazwać, że ona jest jednak trudna, bo wiąże się z dużymi jednak obciążeniami dla mieszkańców na terenie Związku, bo to nie tylko powiatu, a gminy, ale również przecież w skład tego Związku wchodzą również gminy z innych powiatów tak. ościennych, to zadziałało. Natomiast wspomina pan tutaj o tej relacji z burmistrzem, no to też z tego co mi wiadomo, no to mieszkańcy podjęli inicjatywę referendalną. z tego co mi wiadomo, podpisy są, są sprawdzone i czeka jest, czeka, jest po prostu czeka ostrudę, no referendum, bo tylko ma być ogłoszone za chwilę przez komisarza że termin, że, że jednak to nie tylko się panu nie podoba, ale również też części mieszkańców. To znaczy ja nie chcę wyrażać opinii, nie będę brał udziału w referendum, bo takiej możliwości, takiej możliwości bo nie mam. To dotyczy tylko mieszkańców. Dotyczy, tak, ale no niestety działania, które dotyczą samorządu gminy Ostróda, powielania e, informacji, ja nie chcę cytować portalu, prawda, który tutaj prym, prym wiedzie, no niestety powielane jest to przez pana burmistrza, że, że gmina nie inwestuje, że gmina likwiduje szkoły, co jest oczywiście nieprawdą. W mojej siedmioletniej kadencji została zlikwidowana jedna szkoła w w starych Jabłonka, gdzie uczęszczało sześcioro uczniów, ale też w tej kadencji powołaliśmy, czy przyjęliśmy jedną szkołę, bo prywatna szkoła, czy niepubliczna szkoła w Witwarku z powrotem stała się szkołą publiczną. prawda? To jest powielanie nieprawdziwe. Dalej, powielanie informacji, że, że dalej, mogę powiedzieć, mieszkańcy, gminy żerują na podatnikach z miasta, no to jest po prostu no, kłamliwe, to są przekłamania. Musimy się przed, przed tym bronić i życzymy sobie współpracy, a nie, a nie takiej, e, takiej e, obrony. Oczywiście, e, Muszę się bronić, przygotowuję, czy zostały przygotowane materiały, no i mam nadzieję, że będzie to prawnie, prawnie wyjaśnione, tylko można zadać sobie pytanie, po co konflikt ewidentny prawda, samorządy Gminy Ostróda. Słyszę i też czytam, co się dzieje na linii samorząd miasta i, czy burmistrz i starosta. Proszę bardzo, kolejny konflikt oparty na kłamstwie ze strony pana burmistrza i to panie redaktorze i państwu podkreślam ze związkiem, czyli z kim jeszcze pan burmistrz chce walczyć i wprowadzać opinię publiczną niestety w błąd. No tutaj akurat pana burmistrza nie mamy, więc go nie zapytamy, ale może ta informacja go skłoni do tego, żeby jednak tutaj e, zacząć współpracować. Bo Mam jednak, taką nadzieję oczywiście. z tego co widać i jeżeli obserwujemy też inne samorządy, to jednak współpraca daje efekty. Natomiast konflikt, no to wy, wyniszcza w zasadzie obie strony. Ja powiem w ten sposób nawet, no wracając do tych tematu odpadowego, wtedy kiedy, kiedy pan burmistrz złożył oświadczenie, e, przedstawiając to na forum z gromadzenia wstał jeden z burmistrzów i, i powiedział prosto ja podałem propozycję e, stawki 66 zł a nie, a nie wójt FIAS czy, 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 czy przewodniczący zarządu FIAS tak to wygląda na koniec chciałbym jeszcze zapytać, jaka jest w ogóle kondycja samorządów, zwłaszcza takich, które właśnie okalają takie miejscowości jako struda, czyli tak zwane te obwarzankowe. Ja nigdy nie narzekam na, na, na złą sytuację finansową. Zawsze samorządy posiłkowały się i, i kredytami w różnej, w różnej formie, ale przede wszystkim no, fakt jest taki, żeby inwestować to trzeba robić odpowiednie projekty, trzeba szukać środków z zewnątrz. Pracy przed nami jest bardzo dużo, ja bardzo się cieszę, że w tej chwili no, przy w warunkach w tej chwili odbywają się czy trwają dwie duże inwestycje na terenie gminy, to jest budowa drogi w miejscowości Szyldak i, i budowa drogi w miejscowości pieczwałt przede mną za kilka. To jest finansowane z zewnętrznych środków. Tak, 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 ze środków tak, to jest, pana tak, to jest finansowane ze środków rządowych, prawda, w, ra, w ramach tego funduszu dróg samorządowych. Na jaką kwotę? E, Akurat te, te dwie inwestycje to są na kwotę około e, dwóch milionów razem razem złotych. To jest kwota dofinansowana czy w nie, ogóle? Nie, nie, kwota w ogóle w ogóle. A dostaliśmy 60%, 60 dofinansowania. Cieszę się, bo, bo, bo w zanadrzu wiem, że dwie kolejne drogi będą dofinansowane. E, kwotą też powyżej dwóch milionów, inwestycje ponad 3 miliony, to, to jest droga w Samborowie, i droga, droga w Tyrowie. E, za moment e, ruszamy z budową sali gimnastycznej, e, sali gimnastycznej w, w Idzbarku, no dalsza część. E, kontynuacja po moich poprzednikach związana z, z kanalizacją, bo nie jest jeszcze cała gmina skanalizowana, ale też już praktycznie ponad 80% gminy już jest skanalizowane. No tych wydatków jest bardzo dużo. Nie, nie narzekam na finanse samorządowe. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby stać nas było na wszystko. Staramy się mówię pozyskiwać środki z funduszy i marszałkowskich, i rządowych, i również innych. Piękna inicjatywa mieszkańców, prawda, związana z budową placu zabaw Niwea w Kajkowie, gdzie mogą wszyscy skorzystać, również mieszkańcy miasta. Mają I nie, ma, nie mają daleko, nie ma podziału, prawda, to co niestety od roku forsuje się w, w, prawda, ten podział między mieszkańcami gminy i mieszkańcami miasta w, w samym mieście co jest uważam smutne czyli służba lepsze efekty dla mieszkańców przynosi niż władztwo e, e, tak ciężka realna codzienna Praca i to, co się niestety w tej chwili dzieje w Ostrudzie i wokół mojej osoby, jest to kompletnie niepotrzebne. No. Jeszcze chciałbym się odnieść do jednej rzeczy: no trudno się nie odnieść e, prawda, do, do takiej retoryki, że, że to jest e, walka z jakimś układem, bo też to się bardzo często pojawia. To ja mogę Państwu i Panu powiedzieć, że Bądź będąc. Jest ten układ, przygodnie. Właśnie. E, będąc 30 lat w samorządzie, mogę mówić o budowaniu relacji. Cały czas budujemy relacje, budujemy relacje na linii między sobą, ale między biznesem, samorządem, prawda? Wewnątrz samorządu mogę powiedzieć, że. Z mieszkańcami przede z wszystkim. Z mieszkańcami, co jest rzeczą najważniejszą. I, i, I w pewnym momencie ktoś mogę powiedzieć tą ciężką pracę, bo to jest ciężka praca, żeby zbudować. Demona tak, budzi Demona i nagle relacje nazywane są układem. I, wszy, I tu, proszę bardzo, niby w Ostródzie odbywa się walka, walka z układem I, i, i w jakim sensie, no niestety, ale. ale jak często pojawiam się ja w mediach, kompletnie niezasłużenie, bo, bo chciałbym się oczywiście pojawiać i, i, i mogę powiedzieć, tutaj dzielić się sukcesami, pojawiam się jako ta negatywna postać, może z tego względu, że najdłużej funkcjonuję w samorządzie, w tej przestrzeni publicznej i powiem dalej: na pewno nie zmienię swoich zasad, dalej będę budował relacje, dalej będę służył mieszkańcom i niezależnie, czy to są mieszkańcy miasta czy gminy, jeśli muszę pełnić funkcję, tutaj przewodniczącego zarządu, to staram się wywiązywać z tego najlepiej. A jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć, to jest tylko kontynuacja tego, co, co już się w tej gminie działo, to jest harmonijny rozwój, a byli wójtowie to są honorowi obywatele i życzyłbym wszystkim samorządowcom, żeby byli włodarze też stali się honorowymi obywatelami danego samorządu. Dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem był przewodniczący zarządu Związku Gmin Czyste Środowisko Bogusław Fias. Również wójt gminy Ostróda.